Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już jestem ogarnięta i jedziemy na zakupy. Mamy kilka rzeczy na liście. Zakupy spożywcze, musimy też kupić drukarkę, musimy też kupić czajnik, bo się spalił. Chciałam też zobaczyć na żelazka, także zabieram Was ze sobą na małe zakupy. Później opowiem Wam, jak moje wrażenia po ostatnim weekendzie w Londynie. Byliśmy już w Karysie i udało mi się kupić drukarkę, papier, takie rzeczy. I tutaj jeszcze obok jest taki sklep z rzeczami do ofisu. I patrzcie, akurat są kalendarze na 2018-2019 i chyba sobie właśnie jakiś wezmę, żeby miała do zapisywania właśnie klientek. I on jest od czerwca, także patrzcie, idealnie by mi się składało, bo jest każdy dzień rozpisany oddzielnie na każdą godzinę, także taki idealny. Mi się też bardzo podobają te takie, które Marta zmalowana ma wypuszczane właśnie, tylko o dziewczyny mają na początek roku, więc za chwilę sobie któryś wezmę, tylko właśnie nie wiem, czy ten, chociaż ten mi się podoba, tak, ten chyba wezmę. Trochę 12 funtów to dużo, ale jest naprawdę bardzo ładny i porządny, także biorę. O, proszę, dziewczyny, także zapraszam, zapisujcie się, mam już gdzie was wpisywać, także lecimy dalej. Ale piękny ten notes, co nie? Taki różowiutki. H&M, męski dział, oznacza to tylko jedno zakupy dla chłopaków, także się teraz tam mierzą, przymierzają, a mama stoi i zatwierdza, czy brać, czy nie. Ludzi dzisiaj tyle w tym TK Maxie, aby za darmo coś przynajmniej rozdawali, ale tak to jest, kiedy jest wolne i dodatkowo jeszcze bank holiday. Także ja szukam jakiegoś fajnego pojemniczka, w którym bym mogła trzymać swoje pędzle. Believe in your selfie, aha, okej. Okay. Coś takiego by mogło być, ale trochę a la Gra o Tron mi się kojarzy. Patrzcie, jaki tutaj ładny bukiet znalazłam. Oczywiście sztuczny, ale piwonie to zawsze przyciągają moją uwagę. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Wow, ale drogo. Taki jeden bukiecik, bo to są 8 funtów, także na razie postawię na świeże. Dobra, szukam dalej tych pojemniczków, bo na razie nic nie widzę. No i tutaj przy świeczkach nic nie widzę. Ale nie szkodzi. Będziemy jeszcze w innych sklepach, także może coś mi się uda znaleźć. To mi się podoba, cena tylko 4 funty, ale mi z tego pędzelki wypadały, więc szukam dalej. Przejdźmy płynnie do dnia następnego. Kochani, wczoraj po prostu tak dużo rzeczy się działo. Wiecie jak to jest, wracać się po weekendzie, musi się dużo rzeczy ogarnąć, iść na zakupy, to tamto. No i po prostu zapomniałam o vlogowaniu, ale jestem dzisiaj do Was, przychodzę opowiedzieć Wam o tym, jak było w Londynie. Kilka z Was pytało mnie dziś na Instastory, w wiadomościach prywatnych o to, jakie kosmetyki mi się najbardziej sprawdziły, z czego byłam najbardziej zadowolona. I na pewno były to miksery do podkładów z NYX rozjaśniacz oraz przyciemniacz. No bo wzięłam tylko chyba 5 podkładów, a te właśnie rozjaśniacze i przyciemniacze pomogły mi uzyskać idealnie dobrany kolor podkładu, więc to było coś super. Dwie paletki Anastasia Soft Glam. Zobaczcie, jak te cienie już wyglądają, są naprawdę bardzo zdenkowane. Ja wszystkie kosmetyki od razu w niedzielę, kiedy wróciłam, zdezynfekowałam, powycierałam, poprzecierałam, pędzle wyprałam, więc od razu kufer był rozpakowany. Oraz druga paletka, która mi się fantastycznie sprawdziła, to Huda Beauty. Widziałam też, że kilka dziewczyn, które właśnie były w naszym wizażowym teamie, również tą paletkę miały. Przepiękne makijaże powychodziły, jestem bardzo ze swoich prac zadowolona. A jeszcze jeden kosmetyk, który też wyjęłam, żeby Wam pokazać, no to Golden Roaster Gotha Powder w odcieniu 04, czyli taki bronzer do ocieplania skóry, efekt skóry muśniętej słońcem, naprawdę coś pięknego, więc każdy ten produkt miał na sobie. Później dokładałam jeszcze trochę tej paletki Kat Von D, w zależności od opalenizmy po prostu wszystkie trzy poszły w ruch, nawet w tym już mi się pokazało dęko. One nie są jakoś bardzo mocno sprasowane, są takie dosyć niby, że sypkie czy miałkie, ale no jak widzicie, dęka już się intensywnie pojawiają, tego ciemnego koloru również używam na Dawidzie. Jeśli chodzi o makijaże, w sumie w sobotę zrobiłam 9 makijaży. Malowałam siebie 2 razy rano przed wyjściem i drugi raz zanim wróciliśmy na galę na ogłoszenie wyników. Malowałam Monikę, organizatorkę, malowałam jedną z dziewczyn z teamu fryzjerek, chyba też Anię. Malowałam jedną z dziewczyn, które występowały
które śpiewały, malowałam Dawida, to był mój pierwszy męski makijaż, mi się bardzo, bardzo podobał i malowałam 3 Miss, także myślałam, że zrobię 2 makijaże, a było ich zdecydowanie więcej, nie licząc tych swoich, ale jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ kiedy zrobiłam swój pierwszy makijaż, jeszcze go nie dokończyłam, bo dziewczyny leciały właśnie Miss na próbę, to przyszły z nią kolejne 2 dziewczyny i zapytały, czy mogę ja je pomalować, bo tak mi się podoba makijaż, który prawie już skończyłam na Jessice, więc dla mnie to był mega komplement, to był po prostu taki wiatr w żagle, tyle komplementów zarówno od organizatorów, jak i od dziewczyn, które malowałam, usłyszałam, że dla mnie to po prostu był litr miodu na moje serce. Więc naprawdę to była praca, to ja nie czułam się, że jestem w pracy. Po prostu byłam tak szczęśliwa, że mogę to robić, że ktoś czeka, że ktoś chce, żebym go pomalowała, że dziewczyny mówiły, że konkretnie chcą iść do mnie. Nawet, że Dawid właśnie, który sam jest artystą, który piękne makijaże robi, który naprawdę ma swój konkretny styl, powiedział, że na tyle mu się, nie na tyle, powiedział, że moje makijaże mu się tak bardzo podobały, że chce, żebym go pomalowała jeszcze raz na galę. To ja mówię, siadaj, to cię maluję, więc to też było dla mnie wyzwanie malować kogoś, kto ma tak ogromny talent, ale makijaż wyglądał mega. Z wszystkich makijaży byłam bardzo zadowolona, nic bym nie pozmieniała. Cieszę się, że mogłam być częścią tego teamu, który właśnie robił makijaż. Dziewczyny również robiły przepiękne włosy, także team fryzjerów również dał radę. Było super. To doświadczenie naprawdę mnie bardzo dużo nauczyło. Cieszę się, że tam byłam i mam nadzieję, że będzie mi jeszcze nieraz dane spotkać się z tymi ludźmi, pracować również z nimi w zespole, bo to było po prostu coś świetnego. Ludzie pełni pasji, miłości, doświadczenia. Mogłam coś zapytać, mogłam coś podpytać. Dostałam odpowiedzi na pytania bez żadnych, wiecie, jakichś tam... No po prostu było super, było na poziomie, fajna ekipa i też hotel, w którym byłyśmy, był bardzo fajny, także hotel Leonardo, czy Leonard Poligny, ja go wypisałam dole, on jest przy lotnisku Heathrow i ja, jakże byłyśmy na miejscu z Adą, mówię, Boże, to lotnisko po prostu jest z okna, widzę lotnisko, widzę te samoloty startujące, mówię, na pan będzie głośno, nie będziemy spały i w ogóle. Aparat już mi się włączył, też już bateria mówi, właśnie podładuj, także wam dokończę. Okazało się, że naprawdę okna były super wyciszone, w ogóle pokój był w fajnym standardzie. Myślę, że za tą cenę to naprawdę całkiem w porządku, więc mogę wam polecić. Cała impreza, jeśli chodzi o wybory miejsc, odbywała się w Sheratonie. To był taki hotel już naprawdę ogromny, z basenem, z wieloma salami. Też był również na wypasie, fajnie wszystko wyglądało. Więc tak, chcę wam jeszcze przypomnieć o warsztatach, które są 10 czerwca, ponieważ już bilety się sprzedają, miejsca jeszcze są, ale jeśli macie ochotę, to dziewczyny, piszcie, odzywajcie się, bo jest taki dzień, że pisze do mnie kilka osób, a jest taki dzień, że nikt się nie odzywa, więc jeśli chcecie, to zapisujcie się. Będą jeszcze warsztaty 20... Czekajcie, już wam powiem... W lipcu, maj, czerwiec, lipiec, 22 lipca, również od 10 do 14. Szczegóły będą od razu o tych warsztatach, jak się pierwsze zakończą, więc również będzie post na Facebooku. No i czy na Facebooku, czy na YouTubie, na Instagramie, kontaktujcie się ze mną w dowolny sposób, gdzie wam jest wygodniej, ale ja już się nie mogę doczekać właśnie w tym tygodniu, dosłownie jutro widzę się dziewczynami jeszcze z Nefertete, dogadujemy szczegóły co i jak i od 16 czerwca, cały czas mówię kwietnia, od 16 czerwca również mam otwarty kalendarz, więc jeśli potrzebujecie makijaż w jakąś sobotę lub w niedzielę, to piszcie do mnie, dajcie znać. Tutaj jeszcze tego nie powiedziałam, ale na Instagramie o tym wiecie, że Viola, którą również malowałam, wygrała główny tytuł, główną koronę. I Zuzia, którą malowałam, dostała tytuł drugiej wicemis nastolatek, więc ja się czuję po części, że te korony też są w jakiś sposób moje i to dodatkowo jeszcze tak mnie bardziej, wiecie, tak duma mnie po prostu podniosła, bo kiedy przyjechaliśmy na samo ogłoszenie wyników, no to ja się tam prawie poryczałam, mówię, Boże, moje dziewczyny dostały korony. Dla mnie to, no ja też w jakimś stopniu się przyczyniałam do tego, że te korony dostały i tu nie ma co mówić, że a nie, tak. Cała oprawa graficzna właśnie ze strony teamu włosy i makijaże, no to też jest jakaś nasza zasługa, że prezentowało się w taki, a nie inny sposób, więc ja jestem mega
mega dumna, zadowolona, przeszczęśliwa, nabrałam dodatkowej wiary w siebie i dostałam też, tak jak Wam mówię, tak dużo pozytywnych słów, zarówno od organizatorów, jak i od dziewczyn, które też są wizażystkami, za co im bardzo dziękuję, że ja naprawdę teraz jeszcze mocniej w siebie wierzę i jeszcze mocniej Was do siebie zapraszam. Także kochani, zaglądnijcie do opisu, tam pewnie będzie troszkę linków pozostawianych, a ja z Wami się pewnie jeszcze widzę w następnym filmiku w takiej odsłonie, ponieważ się testuję podkład z Golden Rose, więc będzie małe déjà vu. Także ja już kończę, widzimy się w kolejnym filmiku, buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.